Nie będzie drugiej tury wyborów samorządowych w gminie Police. Władysław Diakun, kandydat Gryfa 21, został burmistrzem Polic po raz szósty. Poparło go 52% głosujących. Wynik ten wskazuje, że popularność starego nowego burmistrza nie słabnie. Pozostało 48% głosów rozłożyło się kolejno na Krystiana Kowalewskiego z projektu Police, którego poparło 21% głosujących. Sławomira Dmochowskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 18% głosów, i Ewę Ignaczak z Koalicji Obywatelskiej z poparciem 9% wyborców. W nowej kadencji zdecydowanie zmieni się skład i funkcjonowanie Rady Miejskiej. Gryf 21 zdobył 10 mandatów. Poza Iloną Bednarek pozostałe osoby wspólnoty to radni poprzedniej kadencji. 10 mandatów to jednak za mało, by móc samodzielnie rządzić. Kto będzie koalicjantem? Wiele wskazuje na Prawo i Sprawiedliwość, które do Rady wprowadziło 5 radnych. Wśród nich znajduje się kandydat na burmistrza Sławomir Dmuchowski, przewodniczący Rady Osiedla nr 6 Ryszard Tokarczyk oraz osoby nieznane dotąd lokalnej scenie politycznej. Projekt Police będzie reprezentować trójka przedstawicieli. Wszyscy są doświadczonymi samorządowcami, a wśród nich kolejny kandydat na burmistrza Krystian Kowalewski. Zupełnie świeży powiew to propozycja Koalicji Obywatelskiej, czyli Porozumienia Platformy z Nowoczesną. Koalicja wprowadziła do Rady 3 kandydatów, a wśród nich znajduje się Ewa Ignaczak, także kandydatka na fotel burmistrza Polic. Również w powiecie polickim najlepszy wynik przypadł Gryfowi – 8 mandatów. Udało się je zdobyć m.in. całemu poprzedniemu zarządowi. Nowymi twarzami Gryfa w Radzie Powiatu będą Małgorzata Siemianowska, Jacek Fabisiak i Adam Pacholik. 6 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska. Do gry wraca Janusz Szwyd, który ma doświadczenie jako radny powiatowy, choć nie było mu dane reprezentować interesy swoich wyborców w poprzedniej kadencji. Tylko 1 mandatem mniej swoich radnych wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, dotychczasowy koalicjant Gryfa na poziomie powiatu. Czy Mariusz Sarnecki, który przez ostatnie 4 lata pełnił funkcję wicestarosty, będzie mógł kontynuować swoją pracę przez kolejne 5 lat? Na razie znamy wyniki głosowania i na ich podstawie możemy wróżyć, jak ułoży się scena polityczna. Jedno jest pewne, przymus zawierania koalicji sprawi, że będzie inaczej. Gorący okres wyborczy się skończył, teraz przyszedł czas, by ostudzić emocje i rzetelnie działać. Zarówno w gminie, jak i w powiecie do urn wyborczych poszła ponad połowa uprawnionych wyborców. W gminie Police zorganizowano 26 obwodów, w których przygotowano karty z nazwiskami kandydatów na burmistrza Polic, do Rady Miejskiej i Powiatu oraz do Sejmiku Województwa. W gminie głosowanie przebiegło sprawnie, ale w powiecie doszło do 2 przypadków naruszenia ciszy wyborczej. Wśród oddanych głosów kilkuprocentowy odsetek stanowiły głosy nieważne. Punkty wyborcze były czynne do godziny 21. Później trwała procedura liczenia głosów. Członkowie obwodowych komisji wyborczych liczyli do dnia następnego. W pierwszej kolejności do informacji podano zwycięzców w walce o fotel burmistrza. W Policach został nim Władysław Diakun, w Nowym Warpnie Jarosław Burba. W Dobrej o stanowisko wójta w drugiej turze zmierzą się Teresa Dera i Magdalena Zagrodzka. W Kołbaskowie bez dogrywki zwyciężyła Małgorzata Szwarc. Od 2008 roku policzanin Ireneusz Wróblewski zajmuje się pojazdami elektrycznymi i sprawnie łączy to z dbałością o ekologię. Sam zbudował rower z napędem elektrycznym, wzorując się na silnikach produkowanych w Polsce w latach 50. W 2013 roku pan Ireneusz wziął udział w Narodowym Programie Przedsiębiorczości. Ostatecznie zajął w konkursie 2. miejsce, dlatego nie mógł liczyć na wygraną w wysokości 60 000 zł, którą chciał przeznaczyć na otworzenie produkcji rowerów elektrycznych i lekkich motocykli. Próbowaliśmy doświadczalnie, tak? Próbowaliśmy otworzyć produkcję, badaliśmy akumulatory, zmniejszaliśmy akumulatory, testowaliśmy silniki. W tej chwili bardziej zajmujemy się ekologią i, że tak powiedzmy, sprawami społecznymi. Pan Ireneusz jest założycielem Stowarzyszenia Pojazdy Elektryczne Ekologia i Ekonomia Inwestycji. Obecnie to 7-osobowa organizacja, której członkowie chcą działać na rzecz lokalnej społeczności. Ostatnim działaniem był montaż stojaków na rowery, których w Policach brakuje.
wspólnie tam z kolegami i z koleżankami wpadliśmy na pomysł, że my możemy w Policach zrobić coś dla, powiedzmy, takiej braci rowerowej, tak, dla ludzi, żeby mieli gdzie odstawiać rowery, tak, żeby uporządkować te sprawy. W niektórych miastach nazywa się to na przykład rowerem do sklepu, rowerem do szkoły, rowerem do urzędu, tak, bo podjeżdżamy rowerem pod sklep, stawiamy go, przypinamy, tak, szczególnie jeżeli to są stojaki typu U, takie jak tu właśnie widać. Stojaki stanęły już przy ulicy 26 kwietnia, przy Jaźni Roweckiego oraz przy spółdzielni mieszkaniowej Chemik. Każdy kosztował około 700 zł. Pomysł ustawienia stojaków zrealizowano w ramach projektu Osiedlowy Parking Rowerowy. Wzięliśmy udział w programie Społecznik. Są to wszystko pieniądze publiczne. Pomagali nam wolontariusze. Zgodzili się pomóc. Około 15 osób włożyło swoją pracę. Tak. Jeden kolega, który prowadził usługi hydrauliczne, tak, przyszedł ze swoim sprzętem, co nam bardzo ułatwiło, bardzo mu jestem za to wdzięczny, tak, miał sprzęt akumulatorowy, nie musieliśmy rozwijać. Kolejny kolega przyjechał półciężarówką, rozwoził nam to, no, z następnymi kolegami skręcaliśmy je, montowaliśmy, wierciliśmy dużo, wywierciliśmy około 100 otworów. Stojaki w kształcie odwróconej litery U są praktyczniejsze i stabilniejsze od tradycyjnych. Rowery można przypinać z dwóch stron podpórki. Zamierzeniem moim i taką przyszłością jest, tak, żeby ludzie nie bali się zostawiać tych rowerów na noc, przypinali je, tak. Dla prawdziwego rowerzysty sezon rowerowy trwa cały rok, ale nie oszukujmy się. Od wiosny do jesieni jest moim takim marzeniem, żeby te rowery stały w wiatach, przy takich stojakach, żeby ludzie nie musieli, mieszkańcy osiedla, nie musieli ich wnosić na balkony, do piwnicy. Naprawą i konserwacją stojaków ma się zajmować stowarzyszenie. Obecnie członkowie pojazdów elektrycznych starają się o grant na kolejne stojaki i wiatę rowerową. Ireneusz Wróblewski zachęca do wspólnej pracy na rzecz społeczeństwa. Tegoroczne Święto Ziemniaka organizowane przez Stowarzyszenie Cyklistów Samarama zorganizowano na terenie Trzebieskiego Kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uczestników było tak dużo, że trzeba było zamówić dwa przegubowe autobusy. Pierwszym punktem kartoflanego spotkania była 5-kilometrowa wycieczka po zakątkach miejscowości. Mieliśmy spacer około 5-kilometrowy z zakątkami Trzebieży. Wiele osób nie chodziło tędy, poznało dopiero co. Była to wycieczka taka krajoznawczo-edukacyjna, szczególnie dla młodzieży. Po powrocie do bazy na Piechurów czekał ciepły posiłek. Głodni, zmęczeni, ale szczęśliwi rozpoczęli ucztę, której dominującą potrawą był oczywiście pieczony ziemniak, ale także kiełbasa z grilla i grochówka serwowana przez dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po sytym posiłku należało spalić kalorie. Taneczne rytmy dyktował zespół wokalny działający przy Polickim Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów. W święcie pieczonego ziemniaka wzięli udział cykliści z Polic i Szczecina, członkowie PUTW, a także uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3. Ziemniaki mają wiele zalet. Można z nich zrobić figurkę, ale przede wszystkim są wartościowe, zdrowe, smaczne, sycące i tanie. 50 uczestników wzięło udział w wieloboju atletycznym szkół, który zorganizował Policki Klub AKS Promień przy wsparciu programu Społecznik. W tym roku konkurują w trzech konkurencjach. Wybierzemy najlepszego zawodnika i zawodniczka do lat 10, do lat 12. Dzieci rywalizują w trzech konkurencjach. Rzut piłką, bieg 4x10 metrów, skłon tłowia w przód i skok obunóż. Wielobój atletyczny to stosunkowo nowy pomysł AKS-u Promień. Skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Dzięki niemu dzieci uczą się lekkoatletyki, rzucania piłką i podnoszenia ciężarów. Po licznych konkurencjach wyłoniono zwycięzców. Najlepsza okazała się szkoła podstawowa nr 3. Zaraz za nią Policka 8, a na trzecim miejscu uplasowała się szkoła podstawowa nr 1. Wśród dziewcząt do lat 10 największy hart sportowego ducha wykazała Zuzanna Parzyńska, a wśród chłopców do lat 10 najsprytniejszy był Mateusz Kotliński. W kategorii wiekowej do lat 12 zwyciężyli Ola Zygoń i Alan Maciejewski.